To jest studiosport.pl i program Bez Uników. W pierwszej części programu porozmawiamy o rewanżowej walce Mameda Khalidova z Tomaszem Narkunem, która odbędzie się w najbliższą sobotę w Gliwicach. Krzysztof Smajek, zapraszam. Moim gościem jest Martin Lewandowski, współwłaściciel Federacji KSW. Witaj, Martin. Witam Was. Jak długo musieliście namawiać Tomka Narkuna do podpisania kontraktu na walkę rewanżową? To nie była to długa negocjacja. Oczywiście, że ona trochę trwała i zawsze tak jest w momencie, kiedy jeden z zawodników przegrywa, to ten przegrywający chce doprowadzić do jak najszybszego starcia, żeby gdzieś tam tą swoją winę, tudzież porażkę przekuć na zwycięstwo, a wygrany nie ma takiej potrzeby, bo już wychodzi z założenia, że to, co miał udowodnić, udowodnił. Natomiast nie było to jakieś dłuższe negocjacje. Oczywiście, że tam musieliśmy parę rzeczy dopiąć, ale z rewanżem było, mogę powiedzieć, szybciej niż właściwie z zakontraktowaniem tego pierwszego starcia. A czy Tomek Narkun mógł sobie pozwolić więcej przy stole negocjacyjnym? Pytając wprost, czy dostał większą garzę niż przy... Oczywiście, to przy każdym zawodniku, wiesz, jak dochodzi do walki z zawodnikiem, który jest bardzo znany, kogoś, kogo moglibyśmy określić, nie wiem, gwiazdą albo legendą KSW, to zawsze przeciwnik wykorzystuje ten atut do negocjacji. My jesteśmy też przygotowani, zresztą zawsze wychodzimy z ofertą, która jest godna takiej walki. Ta walka to i ta, i wcześniejsza, pierwsze ich starcie, to był main event gali, więc każdy pojedynek main eventowy zasługuje na odpowiednią garzę. Co sobie pomyślałeś, gdy w pierwszym pojedynku Mamed odklepywał w walce z Tomaszem Narkunem? Mamed nie tylko mnie, ale wielu zszokował. Było to rzeczywiście zaskoczenie dla wielu ekspertów. Natomiast byłem szokowany tak od strony sportowej. To nie był jakiś smutek, to nie było jakieś zawiedzenie, to nie było jakieś rozczarowanie. To było po prostu najbliżej chyba takiego uczucia, jakim było szok po prostu. W poniedziałek byliśmy na media treningu KSW i porozmawialiśmy chwilę z Mamedem. Zobaczmy, co on miał do powiedzenia kilka dni przed galą. Nie ma kontuzji, wszystko jest dobrze. Bez kontuzji podchodzę w żadnych. Okres przygotowawczy minął bardzo dobrze. Wiesz, można mówić, że forma jest super, ale dopiero to się w walce okaże. Co było w twojej głowie w momencie, gdy wychodziłeś z klatki po przegranej z Tomkiem? Ulga. Gdzieś tam restart taki był. I od razu jak schodziłem, już nawet jak już odklepałem, wiedziałem, że chcę już walczyć z kolejnej walki. I tyle. Chciałem się bić po prostu jeszcze raz. Chciałbym jak najszybciej wejść do tej klatki z presją. Presja z czym? Gdzieś tam mam lata doświadczenia już i już nie ma żadnej dodatkowej presji. Koszmar. Nie wiem, jak to powiedzieć. On uważa, że jest koszmarem. Tak brzydki nie jest. tak brzydki chyba nie jest. Nie ma faworytów. Ja uważam, że w żadnej dyscyplinie nie ma faworytów, bo nie wiadomo, co się stanie. W poprzedniej walce niby ja byłem faworytem i zobacz, jak się skończyło. Mamed twierdzi, że porażka z Tomkiem Narkunem była mu potrzebna, że poczuł ulgę, gdy przegrał ten pojedynek. Nie blefuje? Nie. Myślę, że rzeczywiście to w jakimś takim, nie wiem jak to nawet dobrze można było określić, jakimś takim swoistego rodzaju było to dla Mameda katarzis. Myślę, że dawno nie odczuł tej goryczy porażki. I mi się wydaje, że to też jest taka ludzka cecha, że jednak pewien komfort, pewien sukces, takie niekwestionowanie bycie, wiesz, królem danej dyscypliny czy danej kategorii wagowej w jakimś stopniu rozleniwia. Ja to obserwuję po innych też zawodnikach. Teraz widzę po prostu inny żar na pewno przez tą porażkę, przez to, że gdzieś go tam Tomek zastopował. Czy w przypadku ewentualnej drugiej porażki z Tomkiem Narkunem myślisz, że Mamed może zakończyć karierę? Oczywiście biorę taką rzecz pod uwagę. Mamed jest na takim etapie swojej kariery, że już parokrotnie gdzieś myślał już o takiej sportowej emeryturze. To jest właśnie taka walka o wszystko. W którą stronę Mamed pójdzie, czy zakończy tą karierę, czy zostanie, czy w ogóle co zamierza zrobić, to naprawdę jest to bardzo przełomowy okres dla Mameda teraz. Ciężki z drugiej strony. Po pierwszej walce już pojawiły się opinie, że Tomek został nową legendą Federacji KSW. Czy nie za duże słowo legenda, jeśli chodzi o tylko albo aż wygraną nad Mamedem? Na pewno trochę, bo jednak wiesz, na takie miano
ikoną legendy, to trzeba zasłużyć sobie walcząc dłużej. To nie jest tylko jedna jakaś tam walka. Nie chcę odbierać zwycięstwa, bo to zasługuje Tomek i kapitalna walka i nie ma co, no po prostu to był dzień Tomka. Ja go sam nazwałem, wiesz, pogromcą Mameda i gdzieś to ten nickname się gdzieś tam do niego w jakimś stopniu przyległ. Natomiast no legenda to jest jeszcze, Mamed to jest legenda, Mariusz Pudzianowski to jest legenda, no to jest jeszcze, Tomek musi popracować w tej materii trochę i po prostu dłużej powalczyć w KSW. A według ciebie on jest doceniany w Polsce? Myślę, że trochę jest niedoceniany. Od strony medialnej Tomasz musi popracować znacznie mocniej, bardziej i lepiej. Natomiast od strony sportowej jest kapitalnym zawodnikiem. Jest zawodnikiem, który potrafi, oczywiście wiem to z różnych plotek i z różnych informacji, które mnie gdzieś tam różnymi źródłami, różnymi kanałami docierają, ale jest naprawdę niesłychanie zdolny. Potrafi przyjść po, nie wiem Tomasz, czy mogę mówić, czy nie, ale po tygodniowym melanżu i pokręcić naprawdę poważnych zawodników na sali treningowej i tego typu historie. I to nie są jakieś tam, wiesz, opowieści już właśnie o legendzie, tylko to są, wiesz, realne historie wyciągnięte prosto z maty. Nie obawiacie się, że w pewnym momencie Tomek może zostać łakomym kąskiem na przykład dla UFC? Każdy zawodnik może dostać propozycję ze strony UFC. Potrafiliśmy utrzymać Mariusza Pudzianowskiego, Mameda, Materle, że zostali u nas, mieli oferty na stole z Federacji KSW i z Federacji UFC, wybrali nas z jakichś różnych powodów, wybrali, nie byliśmy w stanie ich zmusić do tej decyzji, była to ich suwerenna decyzja, więc jakby mamy chyba nadal w rękawie parę asów, które możemy wykorzystać i no i z tego korzystamy. Zróbmy teraz krótką przerwę i obejrzyjmy analizę walki, jaką przygotowali dla nas Damian Janikowski ze swoim trenerem Robertem Joczem. Super. Witam serdecznie, z tej strony Damian Janikowski oraz mój trener Robert Jocz. Witam wszystkich. Dzisiaj będziemy chcieli pokazać analizę walki rewanżowej Mameda z Narkunem. Na początku walki, według moich przewidywań, Mamed będzie starał się trzymać stójkę. Pokażemy pierwszy chwyt, cios, na który Narkun będzie musiał uważać. Obrotóweczka, czyli Mamed usypia Tomka. Tomek zazwyczaj obkręca się już na tej nodze, żeby albo uderzyć, wystrzelić z prawego. Przeważnie jest tak, że on sobie chodzi miękko na nogach, nagle strzela, bach, kopie piętą w czoło. Piętą w czoło, jak pokażemy jeszcze raz, stoi. Hop. Na to trzeba uważać, bo to są bardzo piekielnie mocne ciosy powalające przeciwnika. Teraz ja jestem Narkun. Odwracamy rolę, ja jestem Mamedem. Z wody, szybki doskok, uderzenie. Hop. Oczywiście może być tak, że podbiegnie i dokończy akcję w parterze. Kolejną akcję, którą ja zaprezentuję jako Tomasz Narkun, będzie kolano z wyskoku po przekroku. To też Mamed musi się tego spodziewać i bacznie uważać na tą technikę. Tomek jest bardzo znany z tego, że gdzieś tam bije, nagle nawet dochodzi, bach! Mocno kopie z kolana, ma bardzo długie nogi i może tym znokautować swojego przeciwnika. Może być następująca sytuacja. Po obaleniu Mamed może ratować się. Ja jestem Mamed, trener jest Tomasz Narkun. Wchodzimy, dziś bijemy się. Bije. Idzie po nogi. Tomek znany jest z trójkątnego duszenia, które robi to prawie najlepiej chyba na świecie. W moim tutaj odczuciu ja daję 50 na 50, wygra lepszy. Na pewno Mamed będzie tak jak w pierwszej ich walce bardzo szybko i mocno zaskakująco właśnie kopał te kopnięcia powrotowe, kopnięcia na tułów. Będzie na pewno wyskakiwał z lewym, prawym, prostym ciosem, żeby trafić prosto w twarz Tomka. Tomek, jeżeli to przetrwa, wytrzyma, jego zadaniem na pewno będzie dopychanie do siatki, próba obaleń i walka w parterze, bo to jest jedyna tak naprawdę realna szansa, żeby zakończył walkę wygrywając z Mamedem. Kto wygra? Wygra lepszy. A jaka jest temperatura tego pojedynku?
O, myślę, że bardzo wysoka. Jest, no widzę, że tak jak Mamet i Tomek chyba pierwszy raz się w takie mocne zaczepki dali ugrać, ubrać jakkolwiek. Sami widzę, że po prostu naprawdę przeżywają tą walkę, nie chcą mieć kontaktu z przeciwnikiem. Nawet na mediatreningu nie było Tomka. Nie będziemy chcieli, żeby w jakikolwiek sposób tam mieli możliwość patrzenia na siebie, no poza oficjalnym ważeniem, które będzie jedynym. Celowe działanie, że nie było Tomka? Tak, chcieliśmy, żeby po prostu nie dochodziło do żadnych konfrontacji, ale to była nasza decyzja, to nie było jakaś tam życzenie Tomka. Ja się akurat cieszę, że między nimi zaczęło tak iskrzyć, bo to na biznesową stronę naszej imprezy na pewno dobrze wpływa i to w ogóle nie będziemy tutaj, wiesz, czarować. Nie stymulujemy tego, w żaden sposób tam nie pobudzamy, nie kręcimy, nie rozkręcamy tych tematów, ale też nie uspokajamy. Pilnujemy, trochę jesteśmy jak sędziowie, którzy wiesz, obserwują bacznie, co się wydarzy, zabezpieczamy ważenie lepiej niż zazwyczaj, bo widzę, że po prostu naprawdę chłopcy są mocno na siebie źli. W drugiej części programu porozmawiamy o boksie i walce Deontaya Wildera z Tysonem Furym. Moim gościem jest Przemek Salyza. Cześć Przemek. Dzień dobry, cześć. Przemek, czy my możemy nadal traktować Tysona Furego jako poważnego gracza w wadze ciężkiej? Myślę, że tak. No, w każdym razie Tyson Fury dla mnie jest postacią, która wniosła bardzo dużo kolorytu do wagi ciężkiej, w ogóle do boksu. Cała ta jego historia z depresją i z narkotykami i teraz powrót. I właściwie no, w trzeciej walce po powrocie walka z jednym z dwóch najlepszych ciężkich na świecie. To ogromne wyzwanie i pokazuje, jak duże zainteresowanie Fury budzi. Po powrocie, po tej długiej przerwie, tak, po walce z Kliszką on zrobił sobie przerwę, teraz wrócił, stoczył dwa pojedynki, ale to możemy powiedzieć, że bardziej były cyrkowe występy niż walki. Co my o nim wiemy, jak dużo on jest dzisiaj znakiem zapytania? Wiemy, że na pewno zrzucił sporo kilogramów, raczej jest w dobrej formie fizycznej. Nie wiemy natomiast, czy pozbył się tej tak zwanej bokserskiej rdzy, czy będzie rzeczywiście no, taki ostry, z dobrym refleksem i przede wszystkim, czy dobrze będzie funkcjonowała jego głowa, czy będzie ta pewność siebie, dlatego że tutaj no, w tej walce walczy z pięściarzem, który ma potężne uderzenie i osobiście no, nie mam zbyt dobrej opinii na temat umiejętności bokserskich Wildera, ale jak już trafi i poczuje krew, no to właściwie ciężko mu uciec. To jest walka, w której może się zdarzyć wszystko, bo tutaj jest dwóch zawodników z rewelacyjnymi warunkami fizycznymi i totalnie nieprzewidywalnych. Jest no, dwóch szaleńców, których ego jest przeogromne. Ale gdybyś miał rozpisać scenariusz tego pojedynku, to jakby on wyglądał? No ja na miejscu Wildera bym zaatakował dosyć mocno po to, żeby dać Furemu poczuć siłę swoich ciosów i zabrać pewność siebie. No ale Wilder nie jest też taki specjalnie wyrywny zanim nie trafi. Nie jest to typ zawodnika, który będzie się bił od pierwszego do ostatniego gongu. To jest pięściarz, który musi trafić, żeby pójść za ciosem. No wtedy jest rzeczywiście bezwzględny. Widać, że zapomina o technice, ale tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia. Zawsze jak wchodzi do ringu dwóch takich facetów jak Wilder i Fury, to zastanawiamy się, czy ta walka może potrwać cały dystans. Myślisz, że w tym przypadku sędziowie punktowi będą potrzebni? Myślę, że nie. Myślę, że tutaj ktoś kogoś trafi i ktoś będzie miał kryzysy. Jeśli będzie trafiony Fury i Fury będzie miał kryzys, to Wilder mu na pewno nie odpuści. Czyli jakbyś miał wykupić reklamę na podeszwach któregoś z nich, to u którego kupujesz? No to jednak u Anglika.